Dla dzieci z stolicy Sylwester rozpoczął się już o godzinie 4 po południu. Premier Cyrankiewicz przyjął małych gości w prezydium Rady Ministrów. Każde dziecko dostało od premiera paczki z niespodziankami. A co w paczkach? Zaraz zobaczymy. Szaliki, książki, sweterki i czekolada. A teraz pora na bankiet. Zamiast szampana podajemy dziś kakao. Premier Cyrankiewicz, wicepremier Korzycki i minister Berman serdecznie opiekują się rzadkimi, ale za to jakże miłymi gośćmi. Przed wybiciem godziny 12 nasz operator odwiedził drukarnię Życia Warszawy. Na maszynie noworoczny numer gazety. Bije północ. Jeden uścisk ręki i serdeczne życzenia szczęśliwego nowego roku. Szczęśliwego nowego roku. Znoszą toast krajowym winem śliczne telefonistki warszawskie międzymiastowe. Serdeczne życzenia rozchodzą się po całym kraju. Szczęśliwego nowego 1949 roku i wielu, wielu następnych. Jesteśmy na balu w warszawskiej Politechnice. Dziś bawią się tu wszyscy. Ministrowie i przodownicy pracy, profesorowie i artyści. Ba, nawet prezydent stolicy Tołwiński tańczy z Lodzią, popularną warszawską milicjantką. Cała Polska wita radośnie nowy 1949 rok. W Belwederze pierwsi składają życzenia prezydentowi Rzeczpospolitej przedstawiciele rządu z premierem Cyrankiewiczem, wicepremierem Korzyckim i marszałkiem Żymierskim na czele. Dziekan Korpusu Dyplomatycznego, ambasador Lebiediew, przemawia w imieniu przedstawicieli państw obcych akredytowanych w Warszawie. Delegaci świata teatralnego, dyrektor Szyfman i zawsze młody Ludwik Solski. Przedstawiciele duchowieństwa, organizacji politycznych i społecznych, wszyscy składają dziś swe życzenia prezydentowi Rzeczpospolitej. W sztabie generalnym marszałek Żymierski przyjął życzenia attaché wojskowych państw obcych. Szczęśliwego nowego roku. Jesteśmy w nowo otwartej, 16 z kolei, czytelni dziecięcej w Warszawie. W zaczarowanym świecie bajek, przygód i podróży. W okresie świątecznych wakacji pełniej tu niż zwykle. Czytać samemu przyjemnie, ale jeszcze przyjemniej posłuchać bajek, które opowiada kierowniczka. Chleba mamy pod dostatkiem. 1 listopada zostały zniesione w Polsce kartki chlebowe, a z dniem 1 stycznia system kartkowy zlikwidowany został całkowicie. Polska jest trzecim krajem w Europie, który zniósł reglamentowany system rozdziału środków żywnościowych. Nie obowiązują również już dni bezciastkowe.
Amatorzy słodyczy nie narzekali chyba na brak babek, tortów i ciastek podczas świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku. W Krakowie zachowała się piękna tradycja urządzania konkursu szopek w okresie świątecznym. Na krakowskim rynku artyści amatorzy ustawiają swoje dzieła. Stary kościół mariacki jest źródłem natchnienia domorosłych architektów. Przed obiektywem murarz Antoni Ruta, zdobywca tegorocznej pierwszej nagrody. A oto jego szopka. Na szybowisku w Aleksandrowicach pod Bielskiem szybowce gotowe do startu. Korzystając z pięknej zimowej pogody, młodzi sportowcy uczą się pilotażu. Szybownictwo jest jednym z niewielu sportów, którym Polacy nie tylko dorównują, ale i przewyższają najlepszych pilotów zagranicznych. Miasto Magnitogorsk, gigantyczne królestwo żelaza i stali na południowym Uralu, powstało zaledwie 16 lat temu. W tutejszym Instytucie Górniczo-Metalurgicznym dzieci hutników i górników zdobywają trudny i odpowiedzialny zawód inżyniera-metalurga. Studenci Instytutu odbywają jednocześnie praktykę w wielkich i nowoczesnych hutach Magnitogorska. Rosną kadry inżynierów potężnego przemysłu metalurgicznego w Związku Radzieckim. W Pradze w sali Smetany odbył się pod dyrekcją Grzegorza Fitelberga gościnny koncert orkiestry Radia Katowickiego. Mazur z opery Halka Moniuszki. Polscy melomani entuzjastycznie przyjęli polskich muzyków. Na noworoczne przedstawienie cyrku Olimpia w Londynie przybyło 6 tysięcy dzieci. Reakcja widowni równie żywa jak i widowisko. Małpy jak zwykle małpują ludzi. A może nam się tylko tak zdaje?
psy grają w piłkę według wszelkich przepisów i zasad, a przede wszystkim nie obrażają sędziów. Klauni tradycyjnie oblewają się wodą. Jest jej pod dostatkiem. To jedna z niewielu rzeczy w Anglii, którą można dostać bez kartek.